Ale wieje. Siemanko, witam was serdecznie. Zazieleniło się w lesie, ale przyjechałem. Jednak okazuje się, nie wiem czy słyszycie, na razie to chyba wiatr słyszycie. Przyjechałem, już rozkładałem statyw, aby z wami się przywitać. Zauważyłem, że przyjechał ciągnik z ludźmi. Prawdopodobnie będą zbierać wywroty, czyli te wywrócone drzewa, które połamał wiatr. Tak właśnie słychać, że tam coś właśnie lata na tą przyczepę. Ja nie tyle, że nie mogę, ale nie chcę przeszkadzać tym ludziom w ich pracy. Poza tym jest to troszkę niebezpieczne, gdzieś tam coś może spaść i w ogóle. Dlatego co, miałem dzisiaj budować dalej chatę. Jak pomyślę, to przełożę to na jutro albo na następny tydzień. Na coś dla was trzeba nagrać, co nie? Także lecę dalej. Na szczęście okazało się, że nie mam racji i ci ludzie, którzy niby mieli zbierać powalone drzewa, okazało się, że zbierają powalone kamienie, które sobie zalegają na polu. Zapomniałem ściągnąć chusty. Akcja kryj ryj dalej obowiązuje w Polsce. Niestety, na szczęście, w lasach to nikogo nie dotyczy. Oczywiście, gdy jesteśmy na tak dużej przestrzeni sami, nie musimy tej maski używać. Dzisiaj jest pochmurno, wieje wiatr, przewidują nawet prognozy deszcze, ale te deszcze to takie moim zdaniem 10%. Fajnie by było, gdyby popadało, jest potężna susza, palą się lasy, paliło się w Czarnobylu, nie wiem jak teraz to akcja wygląda. Palą się, płoną lasy w Polsce, bieszczadzkie lasy, no w ogóle pełno lasów i pól i łąk. Płonie, bo jest wielka susza. Pomimo tego, że jest dzisiaj wilgotno, chłodno, nie mam zamiaru rozpalać otwartego ognia. Oczywiście napić się kawy czy yerby trzeba, więc dzisiaj w ruch pójdzie kuchenka gazowa w zabezpieczonym miejscu, aby wszelkie normy zostały zachowane, choć to jest las prywatny i mógłbym sobie tutaj palić. Jednak chciałbym być trochę odpowiedzialny, także my i wy bądźcie też odpowiedzialni. Trzeba myśleć nad tym, co się robi, choć nie zawsze to wychodzi. Dzisiaj oczywiście jestem przy budowie i choć wy odcinek ostatnio z tej budowy, z tego lasu widzieliście 2 tygodnie temu, to tak naprawdę byłem tutaj ponad miesiąc temu. Sądziłem, że już to nie stoi, a jednak stoi. To fajnie, cieszy mnie to. I pomimo tego, że tu jeżdżą właśnie ludzie zbierający kamienie na przykład, czy ktokolwiek, nikt tego nie rozwala, nikomu to nie przeszkadza. Poza tym jeszcze nie ma co rozwalać, bo jeszcze praktycznie nic nie jest postawione. No nieważne. Ważne jest to, że trzeba brać się za robotę, za budowę. Ja sobie zaraz wstawiam wodę na yerbę, aby sobie podczas pracy coś sączyć i buduję. Thank you.
Ja jeszcze chciałbym wam powiedzieć bardzo ważną kwestię, ponieważ bardzo dużo osób jeszcze potrafi jeszcze zarzucać takie rzeczy. Oczywiście jest to śmieszne, ale wszystko, co budowałem na swoim kanale, wszystko, co budowałem w lasach oczywiście, jakiekolwiek szałasy, schronienia, coś tam, wszystko jest pozyskane z materiału, które już jest martwe. Nigdy w życiu nie wycinałem żadnych drzew, nie ścinałem żywych drzew, nie odcinałem żywych gałęzi. Wszystko jest z tego, co pocięli ludzie i zostawili, lub co właśnie połamał wiatr, lub naturalnie, nie wiem, drzewo same upadło. I także z takiego czegoś pozyskuję swoje materiały na budulec. Poza tym jest tego tak tutaj dużo. W każdym lesie jest połamańców, wywrotów naprawdę bardzo dużo. Albo właśnie pociętych i parę już czasu leżących, jakichś porzuconych w lesie kawałków drewna, które zrobili to pilarze. Dlatego z takich rzeczy korzystam podczas swoich budów. Żeby nikt zaraz nie powiedział, że wycinam znowu jakieś żywe drzewa, bo tak się nie dzieje.
właśnie popijając sobie yerbę, czytałem przed chwilą właśnie wasze komentarze pod poprzednim filmem. Chociaż nie wiem, który będzie ten film. Także pod filmem z wyprawy nad elektrownię wodną. I bardzo dużo osób, no wszyscy w ogóle miłe komentarze piszecie, ale bardzo dużo osób pisze o yerbie. Więc jeśli o yerbie piszecie, to o yerbie wam odpowiem. Polecacie yerby różnego rodzaju. Dzięki bardzo. Oczywiście będę się starał w miarę możliwości kupować z tych, które polecacie i próbować je. No bo w sumie szukam takiego najlepszego smaku. Jak na razie dzisiaj sobie akurat wziąłem amandę, ale naprawdę smakuje mi ta CBS z guaraną. Jest naprawdę świetna, jeżeli o to chodzi. Ale jeżeli chodzi o, na przykład piszecie o pajarito, to uwierzcie, że amanda jest mocną yerbą, a pajarito jest jeszcze mocniejsze. Także jest to siekiera. Normalnie jest to siekiera. Amanda mordę wykrzywia. Amandę powinien słodzić w ogóle, co nie? Tak mi się wydaje. Ja wiem, że ktoś napisze, co to za yerba słodzona bez cukru i w ogóle, ale powiem wam, że naprawdę jest niesamowicie mocna. Ale lubię ją. Jednak CBS jest dużo lepszy. CBSE jest dużo lepszy. No nic. Mam już belki. Mam wycięte. Teraz tylko je podciosam, zwiążę i postaram się je postawić. Nie mam czym podkopać dołku. Ziemia jest sucha, zbita, więc nie mam czym tego wykopać. Ale może uda mi się to jakoś postawić bez wkopywania tego. No i wtedy tą belką kalaniczną będzie trzeba to szybko wzmocnić, aby się to nie rozpadło. Dzisiaj taki cel, krótki wypad, bez jedzenia, gotowania, bez dłuższych posiadówek. Celem dzisiaj jest postawienie tej drugiej ściany, położenie belki kalanicznej. Może dołożenie już jakichś tam początkowych zarysów stelażu, bo muszę zrobić jeszcze wtedy na bokach taki stelaż, na który będę mógł później układać sobie różne tam gałązki i w ogóle. Także jakieś albo kratownice, albo po prostu poziome, kilka takich już cięższych materiałów. No i żeby to wzmocnić, żeby to się nie rozwaliło przy pierwszym lepszym wietrze. Takie coś mnie dzisiaj czeka. A trochę wieje. Niesamowita. Jest siekiera, normalnie siekiera. Ma moc. Moc smaku. Pięknie jest. Chmury idą. Może padać.
Tak więc wejdźmy do chaty. Mogę wejść wyprostowany. Nie haczę o nic, nie wadzę. Będzie szerzej niż tu. Kurczę. Dużo miejsca. Stolik, ławeczka do siedzenia lub spania, piecyk. Dużo miejsca. Potężna chata. Choć mogłem ją zrobić szerszą, a niższą. A po co mi taka wysoka? A może dobrze? Ta, niech będzie taka. Ale już się czuję normalnie, jakby była ukończona. Jednak jeszcze troszkę jej brakuje do ukończenia. Powiem wam szczerze, że no jest super. Ja jestem naprawdę zadowolony z dzisiejszej pracy. Jest jeszcze dużo czasu i naprawdę mógłbym jeszcze tutaj posiedzieć i porobić i w ogóle i w ogóle. Ale myślę, że i tak zabezpieczone mam takie dwie odnogi, które na przemian wbite są w ziemię. Uniemożliwią temu, aby konstrukcja się wywróciła podczas jakiegoś wiatru czy coś. Jest zabezpieczone, jest wszystko fajnie zrobione. No nie wiem, jaki musiałby być wiatr, żeby to wywrócić. To się jakoś jako tak otrzyma. Oczywiście tu jeszcze wzmocnienia dodatkowe będą, bo gdy przyjdą tu gałęzie i w ogóle to namoknie czy coś, to będzie ciężar. Dojdzie tam jedna ściana, tu dojdą drzwiczki i ścianki. No i tu wszystko musi być szczelnie zasłonięte. Myślałem na początku o tym, aby użyć jakiejś plandeki czy coś, ale chcę to zrobić w naturalny sposób. Jest to wszystko naturalne, a więc i uszczelnienie zrobimy naturalne. Będzie więcej zabawy, ale będzie piękniejszy, lepszy efekt. Dlatego muszę to jeszcze powzmacniać, aby to nie chciało się rozkraczyć. Wiem, zaraz będziecie narzekać, że wszystko jest zrobione z brzozy. Brzoza jest kruchym materiałem, jak wyschnie, to się rozsypie. To prawda. Ale gdy to zrobię i to wszystko będzie solidnie już porobione, to będzie dobrze wzmocnione, to może to nawet zbutwieć i się rozkruszyć, to i tak się nie złoży, bo to będzie już takim wikingowskim sposobem zrobiony. Także chata wikinga nabiera kształtów i wyglądu. Ja jestem zadowolony. Następny odcinku zajmiemy się rozkładaniem już rusztowania jeszcze dodatkowo, czyli patyki odtąd dotąd, które będą tak i tak i odtąd do dołu, które będą wzmocnieniem. Na to będziemy nakładać trawy, trzciny, gałęzie i wiele, wiele, wiele innych. Kupa pracy, ale efekt będzie śliczny. Tak mam nadzieję. Może mi się uda zasłonić jeszcze tą ściankę, bo to też jest przy tym dużo roboty. Powiedzmy sobie szczerze, że to naprawdę jest na dzisiaj dużo pracy zrobione, ale poszło szybko. Trwało to naprawdę chwilę, a efekt jest solidny. Już coś widać przynajmniej. Jest zarys tego wszystkiego i to jest najważniejsze. Resztę to już uszczelnianie, upychanie i później reszta. Lecę do domu. Muszę się zająć fatusiem, ponieważ prawdopodobnie sądzę, że w środku w kole rozsypały się wianki, łożyska, czy co tam się znajduje, nie mam pojęcia. Muszę to rozkręcić, zrobić, ponieważ strasznie strzela i blokuje koło podczas jazdy. Czego się drzesz? Także muszę jechać, to kupić, póki jeszcze sklepy są otwarte. Zająć się fatusiem, aby było czym jeździć. A my co, widzimy się w kolejnym odcinku. Czy kolejny odcinek będzie z budowy? Mam nadzieję. Czy kolejny odcinek będzie z wyprawy w trasę? Też by było fajnie. Czy kolejny odcinek będzie z jakiejś spinaczki? Możliwe. Zapraszam oczywiście także na kanał Dziwne Pomysły Wikinga. Tam też będzie niedługo, niebawem fajny odcinek, a może już jest. Nie wiem, ale będzie fajny odcinek z szopy, który też oczywiście wam polecam do obejrzenia, kto chce zobaczyć, co tam prywatnie jeszcze się, no powiedzmy, prywatnie się u mnie dzieje, chociaż tak nie do końca. Widzimy się w następnym odcinku, pozdrawiam was serdecznie, a więc zapraszam na kolejny odcinek, jaki to by nie był. No i co, i niech moc będzie z wami. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.